Ja spotykam się z tobą regularnie, ale nie nadużywam twojego czasu. Wiesz, miło mi się z tobą rozmawia, a w głowie mi huczy od plotek na twój temat, bo gdzieś tam naród ukochał sobie twoją osobę i plotek jest mnóstwo i wiesz, one mi tak przelatują, nic mi się nie zgadza i chciałabym ci zaproponować taką... Zabawę znowu. No taką zabawę, taki bieg. Pobawmy się plotkami, haha. Chcesz? Okay. Dobra. Chcesz? No dobrze, no. Zgadzasz się? Tak, zgadzam się. No to proponuję nową dyscyplinę. Bieg przez plotki! O! Weroniko? Biegniemy na bieżniach i słyszymy plotkarskie nagłówki o sobie. Mój puls już jest taki przyspieszony. No. Które czyta nasz trener? A. Ja. Gotowe? Zaraz, chwila. Chwila, panie trenerze. I odgadujemy, które są prawdziwe, a które zmyślone. Jeżeli ty odgadniesz, która plotka na mój temat jest prawdziwa, moja bieżnia przyspiesza. I odwrotnie, jeśli ja zgadnę, twoja bieżnia przyspiesza. Oczywiście odpada ta, która nie da rady i jako pierwsza zatrzyma bieżnię. Regulamin jest przeczytany, odczytany i zaakceptowany. Tak. Jesteście gotowe? Tak, panie trenerze. Uwaga! Jezu. 3, 2, 1, go! Play naciśnij. Play, tu. Play. No. Start. A nie znaczy play. Start. Tak, znaczy start. Zaczynam czytać. No jest, panie trenerze. Pierwsze dla ciebie. Dla mnie? Nie, dla Marzenki. Weronika Rosati uwiadła Batmana, prawda czy fałsz? Prawda! Świetnie. Przyspiesza. Dajesz mi speed? Marzena Rogalska, opala się topless? Prawda! Prawda, świetnie! Marinka Rosati maluje się przed snem? Nie no, fałsz! No, prawda! Przyspiesza! No nieprawda! Nieprawda. Ja mam tak napisane! To masz źle napisane! Dobra! Kto ci to pisał? Kto teraz? Marzena Rogalska spadła z hamaka? Prawda. Świetnie. Dalej. Weronika Rosati mówi, że ma płasko w dupie? Już nie. Sama odpowiedziała, prawda. Przyspiesza, plusik, panie trenerze. Plusik, przyspiesza. No. Ale co ty mi czułeś, okay. Cyferki? Dalej. Marzena Rogalska wchodziła nago na kopiec kościuszki? Na pewno tak. Prawda, zgadza się, no to już wiadomo, no razem z nią wchodziłem. A ja nie wszystko wiem. Prawdziwe tytuły powiem szczerze, o to są wszystkie prawdziwe tytuły o was. Czytałem naprawdę w świetnych tabloidach. Uwielbiam, ja codziennie kupuję po 10 i czytam wszystko. Dlatego sobie spisałem. Z internetu chyba pan to wziął, panie trenerze. Tak. Ja już doszedłem do końca internetu, więc... Do ostatniej strony, tak. Rozumiem. Marzena Rogalska, znudzona z Kubie Kurczaka w restauracji. Prawda czy fałsz? No, tak. Prawda? Tak. No niestety, fikcja. Przyspieszamy. Uważaj, bo będziesz miała szóstkę już. Uwaga, teraz do ciebie. Weronika Rosati powiększyła sobie mały palec u stopy. Panie trenerze! Stop! Koniec! Przepraszam. Nie działa. Przepraszam. Wygrała Weronika. Wielkie brawa.